Kiedy miałem 11-12 lat, ja się bardzo słabo uczyłem. Ja miałem same jedynki, dwóje, ledwo zdawałem do kolejnej klasy. I mama mi wtedy powiedziała: synek, ty się tak słabo uczysz, bo ty się nie modlisz do Ducha Świętego. Ja sobie to wziąłem wtedy do serca, nauczyłem się tam dwóch czy trzech modlitw na pamięć i każdego dnia odmawiałem modlitwy do Ducha Świętego poprzez ponad 20 lat. I po tym czasie widzę niesamowite prowadzenie Ducha Świętego w moim życiu, też jako ksiądz. I co więcej, odkryłem też, że bardzo wiele ludzi doświadcza trudnych sytuacji, doświadcza jakichś zranień i że na tym Duch Święty potrafi niesamowicie bazować, że te nasze przekleństwa może zamienić w niesamowite błogosławieństwo, że możemy tak doświadczyć w tych naszych trudnościach Pana Boga, że to jakby Jego łaska Pana Boga aż się przelewa. Radek, czy ty coś o tym wiesz? Dokładnie. Mogę potwierdzić te słowa księdza. Podzielić się z wami dzisiaj świadectwem swojego życia, w jaki sposób Duch Święty działa w moim życiu od samego początku. Jak zostałem urodzony, moja mama zrzekła się do mnie praw, zostawiła mnie w szpitalu. Potem zostałem adoptowany do dość patologicznej rodziny. Potem zostałem wzięty do rodziny zastępczej tutaj już w Katowicach. I to było pierwsze działanie Ducha Świętego, że zostałem wzięty do rodziny, która zaczęła mnie uczyć, która zaczęła mnie pisać, mówić, która nauczyła mnie kultury. Ale po drodze szukałem cały czas czegoś, co w pełni da mi szczęście, czegoś, co w pełni da mi radość, spełnienie, akceptację. Bo tak jak czytałem, psychologowie mówią, że dziecko najwięcej chłonie od pierwszego, właśnie jak jest niemowlęciem, do trzeciego roku życia. No ja te 3 lata miałem beznadziejne, można powiedzieć, więc idąc za tym tropem, cały czas szukałem tej akceptacji, cały czas szukałem tego, co da mi być szczęśliwym. Po drodze różne rzeczy się działy. Jako młody człowiek zacząłem imprezować, zacząłem w różny sposób szukać tego szczęścia. Nie wiedziałem, czym jest to szczęście, w jaki sposób się zachwycać życiem, tym, co się ma. Szukałem relacji, która będzie relacją miłości, która będzie relacją taką, która mnie zwiąże. Oczywiście od samego początku, po pierwszej komunii, byłem ministrantem, więc byłem blisko Kościoła, a jednak byłem daleko. Nie znałem Ducha Świętego, który dzisiaj działa w Kościele, który działa poprzez ludzi, poprzez świeckich, poprzez tych, którzy chcą z Nim współpracować. I pewnego razu poszedłem na rekolekcję, pojechałem na rekolekcję i tam doświadczyłem takiej akceptacji od strony spowiedzi świętej. Te rekolekcje były w Chorzowie u Franciszkanów i od tamtej pory zacząłem moje życie się zmieniać. Zacząłem żyć bardziej w pełni niż żyłem. Rzuciłem stare towarzystwo, chciałem żyć z Duchem Świętym, którego poznałem właśnie w spowiedzi, którego poznałem w wspólnocie, w którą wtedy byłem, wtedy należałem do ruchu Światło Życie w Rudzie Śląskiej, po czym znowu po jakimś czasie się pogubiłem i znowu zacząłem szukać. Wtedy poznałem moją żonę Faustynę, znowu na tych rekolekcjach, na dniach skupienia. Wyjechałem na pół roku za granicę, żeby troszeczkę sobie dorobić, jak tak się mówi, dorobić sobie. Wróciłem i znowu zapragnąłem prawdziwej wspólnoty, zapragnąłem takiego rozpalenia Duchem Świętym, takich relacji, które będą mnie ciągnąć do góry, a nie w dół. Poszedłem na wspólnotę Betę w Piotrowicach, w Katowicach i tam zacząłem wzrastać. Tam mieliśmy rekolekcje, takie warsztaty modlitewne, gdzie przyjechał Krzysiu ze wspólnoty z Głosu Pana ze Skierniewic i od tamtego momentu doświadczyłem chodzącej Ewangelii, takiej, która jest żywa. Doświadczyłem czegoś, czego nie doświadczyłem nigdy. Czegoś, co spowodowało, że chciałem tak żyć, że zacząłem tak żyć. Wtedy też zacząłem chodzić, wszedłem w związek z moją żoną i po jakimś czasie stwierdziliśmy, że nie chcemy długo czekać na małżeństwo, nie chcemy długo czekać na ten sakrament, bo nam zależy na sakramencie, a nie na weselu. Oczywiście to też wszystko było ważne, ale nam zależy na tym, żeby powiedzieć Bogu tak między sobą.
No i będąc ze sobą w marcu, wzięliśmy ślub w listopadzie. Więc to też było działanie Ducha Świętego, które popchnęło nas do tego, żeby iść w sakrament, iść do Boga, iść z Bogiem przez życie. Teraz mamy córeczkę Helenkę, która się urodziła w lutym, ma 3,5 miesiąca. I Duch Święty, doświadczam Ducha Świętego w piękny sposób. W taki sposób, że kiedyś usłyszałem na rekolekcjach, że każdy z nas ma cytat z Pisma Świętego dla siebie. I kończąc już chcę wam go podyktować. Z Księgi Izajasza, 49 rozdział, 15 werset. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Amen! Duch Święty jest tym, który ożywia. Jeżeli nudzi się na mszy świętej, jeżeli ciężko ci jest się spowiadać, mówić szczerze swoje grzechy, jeżeli czytasz Pismo Święte i nic nie rozumiesz, to Duch Święty chce ożywić te aspekty twojej wiary, tak jak Radka ożywił, który doświadczył Pana Boga, i nawet w sakramencie małżeństwa. Tak samo Duch Święty chce stąpić na ciebie, na twoją rodzinę, do twoich słabości, do twojej relacji z Panem Bogiem i pokazać ci, jak Bóg jest niesamowity. Bądź jak Jezus. Duch Święty chce działać w taki sposób. Dlatego Radek, pomódlmy się może za tych, którzy nas oglądają. Razem pomódlmy się o Ducha Świętego dla nich, aby Duch Święty w nich działał. Duchu Święty, proszę Cię, działaj w serca moich braci, działaj w sercach moich sióstr. Przychodź, wylewaj się na nich z darami, których potrzebują. Przyjdź z darem miłości, aby stale Ciebie doświadczali. Przyjdź z darem wiary, aby w Ciebie głęboko wierzyli. Przyjdź, Duchu Święty, z darem rozumu, z darem pobożności. Niech stale zachwycają się Tobą, niech szukają Ciebie na modlitwie. Ożywiaj, Duchu Święty, modlitwę moich braci, moich sióstr. Niech ta modlitwa będzie czymś niesamowitym, pięknym, spotkaniem z Tobą, z Bogiem żywym, bo po to tutaj dzisiaj jesteśmy, aby doświadczyć Boga żywego. Duchu Święty, dotknij nas tak, aby każdy z nas miał doświadczenie Ciebie jako Boga żywego. Amen. Amen.